pamiątkę Jego narodzenia mamy dzisiaj wspólnie zasiąść do wspólnego stołu i połamać się opłatkiem. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Wigilię, która wydarzyła się właśnie na dworcu kolejowym. Przypadkiem, ale teraz już poddaję to waszej refleksji. Czy to wszystko, co zobaczymy, to rzeczywiście mógł być przypadek? Już jesteśmy na miejscu. Musimy znaleźć tylko jakieś schronienie. Ale czy znajdzie się ktoś, kto nas przyjmie? Na pewno znajdzie się jeden człowiek, który otworzy swoje serce na przychodzącą miłość. Czy na pewno? Już wtedy. Dawno temu w Betlejem było to tak trudno. Znalazła się tylko grota, a dziś? Każdy ma swoje sprawy, jest taki zabiegany i nie czuły na potrzeby drugiego człowieka. Nie ma miejsca na miłość. Nie trać nadziei, Maryjo. Miłość rozpala nawet najbardziej zlodowaciałe serca. Chodź, zobaczysz, że Bóg i dzisiaj poradzi sobie z pychą i egoizmem ludzi. Pociąg pośpieszny z Łodzi do Warszawy jest opóźniony o około 2 godziny. Przepraszamy podróżujących za utrudnienia w komunikacji. Przepraszam, czy nie ma innego pociągu? Muszę przyznać, że trochę się spieszę. Przykro mi, ale to nasz ostatni pociąg. Mamy redukcję na kolei. Zresztą dziś rozpoczynają się święta. W takich czasach tylko odważni jeżdżą pociągami. Trzeba poczekać. No cóż, ciągle czekamy na kogoś lub na coś. Mieciu! Mieciu ha! Mieciu ha! Mieciu ha! Ile razy wam mówiłam, żeby się nie pojawiał po dworcu? Jeszcze wpadnie takie pod pociąg, a ja będę odpowiadać. Wynosić mi się stąd. Dobra, dobra, już idziemy. Ględzi ta baba. Skalanie boskie z nimi. Dlaczego się pani tak irytuje? Przecież dzisiaj taki szczególny dzień. Do diabła! Spóźniłam się. Dawno odjechał? Jakieś 5 minut temu. Och, przepraszam za tego diabła, nie zauważyłam księdza. Tak mi się jakoś wyrwało. Zdarza się. Studentka, nie owszem, mylę się. Jadę do domu na święta. Jeśli mogę zapytać, co ksiądz robi w taki dzień? Na dworcu? Tak nie przy kościele? Nie mam parafii. Jestem kapelanem. To musi być ciekawa praca. Praca. Tak bym tego nie nazwał. Raczej posługa. Ale masz rację. To interesujące zajęcie. No to nie jestem sama. Skoro księdza spotkałam, to nie może być przypadek. Dzisiejszy dzień, ta cała atmosfera wokół świąt, tak mnie jakoś rozkleja. Będę bezpośrednia. Czy mogę jeszcze o coś zapytać? Jeśli będę w stanie odpowiedzieć. Wie ksiądz, tak się czasem zastanawiam. Mam jedno życie, kończę 20 lat. Co mam z nim zrobić? Wiesz, wydaje mi się, że podobne problemy ma wielu twoich rówieśników. Ksiądz rozumie. Codziennie budzik nastawiony na 5 rano,
zgrzyt autobusu, 8 godzin przy maszynie, obiad w milczeniu, monotonny głos spikera telewizyjnego, niedbały znak krzyża na dobranoc. To dzień mojego ojca. Nie chcę tak. Czy jest coś więcej? Widzę, że szukasz czegoś więcej. A Bóg, wierzysz? Byłam kiedyś w oazie, ale to dawne dzieje. Nie znam tak naprawdę Boga. Dlaczego trzeba oddać wszystko, aby wypełnić pustkę? Aby za nim iść, tak, nie niedzielnie, nie świątecznie. Potrzeba odwagi. A więc jednak rozumiesz? Czy ja wiem? Może wystarczy tak normalnie iść z dnia na dzień, jak większość moich kolegów. Czy ksiądz się może modli? Tak, odmawiam różaniec. Modlitwa to strata czasu. Bóg, jeśli nawet jest, nie potrzebuje tego. Proszę, chyba nie zrozumiałem. Zresztą, on nie zajmuje się człowiekiem. Wszystko zaplanował i świat jest jak komputer. Jesteśmy zaprogramowani. Sama pani do tego doszła? Tak, dzięki temu. Wie pani, nie za bardzo się na tym znam. Szkoda, to by ułatwiło naszą rozmowę. Też kiedyś byłam podobna do księdza. Roztkliwiałam się nad choinką i szopką na Boże Narodzenie. Wchłaniałam dym kadzidła. Przymykałam oczy przy świeczce i sercem chciałam przylgnąć do Boga. Ulatywałam swyż przy kolejnych wersetach kolęd. To oszustwo, bo sercem czuję się, a potem już nic się nie czuję i zostaje tylko pustka. A dzisiejszy dzień, Wigilia, nie przemawia do pani? Czy święta, czy jak to się mówi, Boże Narodzenie, to tylko kolorowe bombki na choinkę, kilometry łańcucha, świecidełka, prezenty? Wie ksiądz, mam wrażenie, że to całe Boże Narodzenie to tylko pretekst, by odkurzyć to wasze chrześcijaństwo. Idę po gazetę. Zdaje się, że czekamy na ten sam pociąg. Może będzie jeszcze jakaś okazja do rozmowy. Słyszeliście może o Jezusie? On was też rozumie. A kto to jest? Jakiś Jezus, o którym bajki opowiadała mi moja babcia? Niewiele z tego pamiętam. A może to, że jest dobrym i kochającym? To takie pobożne życzenie. Jakoś nigdy nie odczułem, żeby mnie ktoś kochał. Bo go jeszcze nie poznałeś. A po co go mamy znać, skoro on też się nami nie interesuje? To dobre dla słabych i niedopieszczonych. Tacy potrzebują poczucia, że się ktoś nim interesuje. My wszyscy tego potrzebujemy. Ty też, młody człowieku. Potrzebujesz miłości ojca bardziej niż myślisz. A kto to jest ojciec? Nie znam tego słowa, nie znam ojca. Jestem efektem pomyłki moich rodziców. Słyszy ksiądz i on na to pozwolił. On ma rację. Gdyby była miłość, ludzie żyliby inaczej. Stawaliby rano każdego dnia z pustkiem sensu. O, tak mieliby nadzieję na ten smutek. To nonsens ta miłość. Nie ma jej. Chodź, stary, ten ksiądz nadal jeszcze wierzy. Wierzy? Bo musi. W końcu jest księdzem. Moja matka też wierzyła. Ale gdy ten jej Bóg przez 11 lat był głuchy na jej wołanie, a oni codziennie prawią po pijanemu, pękła w końcu.
znalazła innego i żyje. Jeżeli Bóg jest, to ma tylko jedno oblicze. Obojętności, nieszczęścia i bólu. Nie znam go innego. Nie, przecież są ludzie moja praca, szczęśliwi. Firma, to jest życie. Pani również tak uważa? Nie do końca. Jestem politykiem. Myślę jednak, że w życiu najbardziej liczy się władza. Jadę właśnie na zebranie mojej partii. A czy nie warto zatrzymać się choć na chwilkę i posłuchać, co ma nam do przekazania król, który się dzisiaj narodzi? Jaki znowu król? Ksiądz jest staroświecki. Przepraszam, my tu gadu gadu, a cenny czas leci. Chodźmy lepiej. Proszę księdza, proszę. Tu na tej kartce jest numer do moich rodziców. Czy mógłby ksiądz do nich zadzwonić? Powiedzieć, że jestem tu, że chciałabym się jednak z nimi zobaczyć. Może czekają na mnie jak to dziecko na swoją matkę. Wszystko będzie dobrze. Zaraz zadzwonię. Siądźmy w kącie, tam, pod choinką. O, drzwi trochę ciągnie, tam to chociaż cieplej będzie. Daj te pudełka, położymy na ziemi. Ty! Teraz to będziemy wyglądać jak te świąteczne prezenty. Gdyby nie przyszła ta baba, bo znowu nas przegoni. Głodny jestem, macie coś do jedzenia? Poczekaj, poszukam czegoś. Mamy tylko bułkę i jakiś ser topiony. Lepsze to niż czerwony chleb ze śmietnika. Napiłbym się czegoś. Może zamówić ci kawkę ze śmietanką w pobliskim barze? Przestań ze mnie kpić, śmietku, nie cierpię, jak tak do mnie mówisz. A czy to moja wina, że wyrzucono nas w noclegowni? Przepraszam, ale mam gorącą herbatę w termosie. Jeśli chcecie... Pewnie, że chcemy, przynajmniej ja. Proszę. Podziękuję. Zawsze noszę ze sobą coś gorącego do picia. A wy skąd jesteście? My? A my normalnie stąd. Mieszkamy w noclegowni, tam za miastem. Wczoraj nas wyrzucili. Jak to? Święta? Tak po prostu was wyrzucili? No nie tak po prostu. Kolega trochę narozrabiał. No, trochę wypiliśmy. Wie ksiądz, taka mała imprezka. Kazali spakować swoje rzeczy i na dworzec. Zresztą nie pierwszy raz. Tu przynajmniej jest cieplej. Tu przynajmniej jest cieplej. Po świętach wrócimy, przeprosimy. Obiecamy, że to ostatni raz. Może się kierownik zlituje i przyjmie nas z powrotem. A jedzenie? Macie coś do jedzenia? Jakoś się kombinuje, ale zawsze pozostaje śmietnik. Ksiądz nawet nie wie, ile ludzie wyrzucają chleba do śmietnika. Najlepiej jest pod szkołami. Tam to można normalnie znaleźć całe kanapki. Ale teraz szkoły chyba pozamykane, święta, także jest ciężko. Wie ksiądz, karton to podstawa. To nasze łóżko i mieszkanie. Nie ma to jak położyć się na kartonie i przykryć gazetą. A wy to tak długo bez domu, dachu nad głową? Ja to już piąty rok, kolega trochę mniej. Tak się razem trzymamy. Zawsze to łatwiej i bezpieczniej we dwóch. Można się przyzwyczaić. W lecie idzie jakoś wyżyć. To prześpi się pod mostem, to na ławce. Tylko najgorsza ta zima. I święta. Tak, zima i święta. Najgorszy okres. Zawsze to coś człowieka w sercu ściska, kiedy widzi te kolorowe choinki, rodzinę za stołem. Tak mi się trochę w życiu pogmatwało. Najpierw zwolnili mnie z pracy. Zacząłem pić, żeby zapomnieć o kłopotach. Nie miałem czym zapłacić rachunków. Przyszedł komornik, no i znalazłem się na ulicy. A rodzina? Jestem sam. Rodziców to nigdy nie poznałem. Wychowywałem się w domu dziecka. Bez sensu to wszystko. Co ci jest? Jesteś chora? Może mogę ci pomóc? Mnie nikt już nie może pomóc. Ale powiedz, o co chodzi, bo... Jestem narkomanką.
Proszę? Jestem narkomanką. No, biorę, a właściwie brałam. Nie przeraża to księdza? Nie pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. W życiu wiele widziałem. Widzi ksiądz, jestem już chodzącym trupem. Jak to? Trupem? Mam AIDS. Nie boi się ksiądz? Nie. Dlaczego? Jestem kapłanem. W szpitalu na co dzień spotykam się z cierpieniem. Ale z tego co wiem, można z tym żyć. Ile? 5 lat? W moim przypadku góra 10. Rozumie ksiądz, ja chcę żyć. Mam 19 lat. Czy ktoś się tu nie pomylił? Ja chcę żyć! Czy ksiądz może coś z tym zrobić? Pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć. Ale zawsze zostaje modlitwa. Modlitwa? To na nic. W mojej głowie kołata tylko żyć, żyć, żyć. Odkąd pamiętam, zawsze byłam kochaną córką. W domu cudowna sytuacja. Jestem jedynaczką. Matka zastępowała mi starszą siostrę. Ojciec bardzo dobrze zarabiał. Bajka skończyła się z czasem, gdy wyrzucili go z firmy. Zaczął pić. Pojawiły się problemy. W domu ciągłe awantury. Wracałam do domu późno. Poznałam starsze towarzystwo. Wiedziałam o tym, że piją, palą. Co piątek i sobota chodziliśmy na imprezy. Ale nie miałam pojęcia o tym, że biorą. Wtedy nie wiedziałam nawet, czym są narkotyki. W końcu i w to dałam się wciągnąć. Przepraszam, zamyśliłem się. Pytałaś... Czy jest coś większego od śmierci? Wiesz, są takie słowa. Bo jak śmierć, potężna jest miłość. Przyjmij nasze dary. Ode mnie weź bułkę, żebyś nie był głodny. Weź nasze kartony, żebyś nie zamarzł tutaj w tej szopie. My również nisko się kłaniamy i oddajemy wszystko to, co mamy. Ty, Panie Jezu, weź mojego boomboxa. Niech muzyka umyli ci czas. Boskie dziecię, jako przedstawiciel studentów, przyjmij naszą naukę. Niech ona przyczyni się do coraz lepszego poznawania Ciebie. My, współcześni trzej królowie, również przychodzimy. Składam więc w darze mojego laptopa na znak, że to tak naprawdę w Tobie znajduje się cała mądrość. Ode mnie weź pieniądze. Niech zawsze będą pomocą dla najbiedniejszych. Królu królów, a ja odtąd obiecuję Ci prowadzić swe rządy sprawiedliwie. Ja, Jezu, daję Ci mojego misia. Ode mnie, Panie Jezu, weź rozkład jazdy, abyś mógł zdążyć do każdego człowieka. Jezusie, nic mi już nie pozostało, tylko miłość. Twoja miłość potężniejsza od śmierci. Popatrzcie, to całe nasze spotkanie przemieniło nas wszystkich. Jezus pozwolił nam pokazać, że Boże Narodzenie powinno dokonywać się w nas każdego dnia, że Bóg jest w każdym człowieku. A wszystko to przez spóźniony pociąg. Wszystkim naszym parafianom i gościom składam najserdeczniejsze życzenia. A teraz... Obejrzeliśmy bardzo piękny i wzruszający spektakl, który pokazał nam, że życie
nie jest łatwe, że często bierzemy z niego tylko to, co jest powierzchowne, błyszczące, świecące, bardzo widoczne. Natomiast w pogoni codzienności nie zagłębiamy się w to, co jest najważniejsze. W to, aby dostrzec prawdę, dobro i tą miłość. Z biegiem lat przychodzi czas na refleksję, nad zadumę, nad troskę o swoją rodzinę. A kiedy przychodzą na świat nasze wnuki, wtedy naszym obowiązkiem jest własnym przykładem pokazać im, co to jest prawdziwa miłość. Różne są momenty w życiu i z tym wszystkim trzeba się godzić. Myślę, że ta miłość, która płynie do nas z Betlejem, pomoże nam w dalszym życiu w zgodzie, radości i pokoju. Szczęść Boże! Szczególnego. I tym razem również nie pomyliłem się w swoim myśleniu, gdyż to, co wspólnie razem zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, jest naprawdę taką podstawą kanwy do przemyśleń każdego z nas, bez względu czym się zajmuje, gdzie żyje i w jakim otoczeniu się znajduje. Złożę Państwu najlepsze i najszczersze życzenia tego, aby Święta Bożego Narodzenia, które mają to przesłanie miłości, promieniowały na każdy dzień. Aby to, co wspólnie staramy się realizować, było promienione wzajemną życzliwością i wyrozumiałością. Życzę Państwu, aby ta atmosfera świąt Bożego Narodzenia, atmosfera ciepła i miłości towarzyszyła Wam, towarzyszyła nam przez cały 2014 rok. Izydor Wilk prosił Pana Boga, aby chronił nas przed drogami krętackimi. Ja życzę Państwu dróg prostych. Grając w ocznie dzieciom, lecz czuwali, że chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Co by nie powiedzieć, pewnie nie wszyscy jesteście tutaj rodziną tak wprost, biologicznie, ale społecznościowo jak najbardziej. I szczerze gratuluję imieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej takiej postawy, bo w Polsce ludzie przestają ze sobą rozmawiać, przestają się spotykać. Wszyscy są coraz bardziej wygodni. A od tego już krok właśnie do tego, żeby nie widzieć potrzeb innych ludzi. A życie nasze jest takie właśnie, że dziś ktoś potrzebuje pomocy, jutro my, a to lekarza, a to nauczyciela, a to sąsiada. Oddawali swe ukłony pokorzem, Tobie serca okopnego, o Boże. W imieniu posła Poręby pragnę wszystkim księżom, władzom parlamentarnym, samorządowym, organizatorom spotkania i wszystkim gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia w tym okresie świąteczno-wrocznym, wszelkich pomyślności, wielu łask Bożych i do siego roku 2014. No niestety poseł, europoseł Poręba nie może być wszędzie tam, gdzie chce być i gdzie jest zapraszany, więc ja w jego imieniu występuję. Dziękuję. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pan Łukasz i sankom głosił te dziwy, których oni nie
Ewangelii.